Nie. Znaczy, trzeba pamiętać, że każdy bankowiec jest indywidualnym człowiekiem, a każdy indywidualny człowiek ma swoje własne sumienie, i że istnieje bardzo wiele norm. Istnieją normy o charakterze prawnym, o charakterze obyczajowym, o charakterze moralnym, etykietalnym. Cała nasza cywilizacja to jest taka cała struktura różnych norm. One zupełnie inaczej funkcjonują. One mają inne sankcje, inna jest ich geneza i inne są ich funkcje. Ja myślę, że akurat jeśli chodzi o moralność, jeśli chodzi o podnoszenie świadomości moralnej, jeśli chodzi o podnoszenie odpowiedzialności, to są działania, które z prawem i z tymi ustawami, o których Pan mówi, mają niewiele wspólnego. To wymaga naprawdę wielkiej troski, nie tylko szkoleń, nie tylko odfajkowania pewnych warsztatów. To wymaga naprawdę sporej indywidualnej pracy. Ja zachęcam głównie swoimi wykładami do tego, żeby ludzie po prostu myśleli, żeby zastanawiali się, żeby widzieli konsekwencje swoich przekonań. I to jest naprawdę dużo fajnej pracy. Czasem, muszę powiedzieć, bardzo w tym pomaga filozofia, bo refleksja, która nie jest bezpośrednio związana ze sferą, w której działam, którą doskonale znam, tylko taka trochę z zewnątrz, trochę naiwna, trochę taka jakby z marginesu. Ona bardzo pomaga uświadamiać sobie pewne rzeczy. Teraz zresztą w zarządzaniu, również na rynkach finansowych i w szkoleniach modna staje się filozofia właśnie ze względu na swoje niezaangażowanie, na to, że jakby ona rozbija pewną rutynę. Myślę, że to jest strasznie ważne dla podniesienia takiego poziomu świadomości moralnej, rozbicie rutyny, różnych przekonań, no i takiego poczucia spokoju, no. Mam jedną ustawę, mam drugą ustawę, mam trzecią, mam szkolenie, mam komórkę, która zajmuje się społeczną odpowiedzialnością biznesu, nie ma więcej spraw. Jest, ta sprawa jest we mnie i wydaje mi się, że taka melioracja postaw moralnych to jest kawał pracy, którą musimy wykonać niezależnie od tego, jak wygląda ustawodawstwo w firmie, w której pracujemy. A czy uważa Pani za uzasadnione tak radykalnie stawiać sprawy właśnie dzisiaj podczas Pani wystąpienia, czyli od razu do chciwości, czy to aż tak trzeba ostro traktować? Znaczy, ja bym powiedziała, że ten temat mi został zadany, ale z wielką przyjemnością się go podjęłam, dlatego że uważam, no właśnie na podstawie co powiedziałam przedtem, ważne jest takie wracanie do źródeł. My ten język mamy strasznie wyrafinowany. Mówimy o wysokiej efektywności, albo mówimy o oszczędności kosztów, albo mówimy o jakimś horyzoncie ryzyka i tak dalej, i tak dalej. A czasem za tego rodzaju określeniami kryją się bardzo proste sprawy, że ktoś jest małostkowy, że ktoś jest nieodpowiedzialny, że ktoś jest chciwy, że ktoś jest zachłanny. I czasem taki powrót do języka podstawowego, powiedziałabym prawie biblijnego, do języka cnót i do języka wad i do języka grzechów jest, czy bywa, czymś ożywczym. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że to pojęcie cnoty, ono może w Polsce nie ma takiego zastosowania, ale istnieje cała gałąź etyki biznesu, która opiera się właśnie na pojęciu cnoty. Cnota to jest nic innego jak silny, wypracowany charakter. I w kontekście globalnej gospodarki, gdzie trudno naprawdę działać w odniesieniu do identycznych ustaw albo norm, bo takie normy, które obowiązują w Wielkiej Brytanii i są skuteczne w działalności biznesu, który nastawiony jest na zysk, mogą być kompletnie nieskuteczne w Indonezji czy gdziekolwiek indziej. Lepiej wtedy kształtować charakter człowieka, który pracuje w biznesie, żeby on wiedział, jakie cnoty, czy też jakie zalety powinien posiadać w sensie charakterologicznym. Ale też w tym sensie warto wrócić do tego dawnego, religijnego pojęcia grzechu. Od początku ludzkości to pojęcie nam towarzyszy. Jest rzeczą niezwykłą, że już Arystoteles mówił, że chciwość zabija demokrację, że Rousseau mówił, że chciwość niszczy republikę. No i wszyscy właściwie, nie tylko ojcowie Kościoła, ale etycy, filozofowie, moraliści mówili, że tak naprawdę punktem wyjścia dla destrukcji różnych wspólnot, destrukcji firm, a zwłaszcza destrukcji społeczeństwa jako całości, opartego na pewnych więziach zaufania, bywają ludzkie przymioty, ludzkie cechy charakteru, właśnie owe starożytne czy starodawne grzechy. Trzeba wracać do tego języka podstawowego, trzeba sprawdzać, co tam jest. Znaczy nie, wie pan, tu się pan myli, to znaczy oczywiście będziemy zastanawiali się na konferencji, w jakiej branży, jak to wygląda, a właśnie jest w tej chwili prezentacja dotycząca rankingu reputacji różnych firm. Natomiast ja myślę, że jeśli chodzi o coś takiego, co się nazywa społeczna odpowiedzialność biznesu, etyka biznesu, czy taka moralna wrażliwość różnych podmiotów gospodarczych, że to jest coś, co absolutnie wzrasta. Ja pamiętam, jak ja zaczynałam szkolenia, na początku
transformacji w latach 90., to wszyscy traktowali mnie jako osobę niepoważną. Nie można mówić o uczciwości, jak się nie ma miliona. Pierwszy milion musi być czarny. Była absolutna zgoda co do tego, że tylko bogaci sobie mogą pozwolić na luksus etycznego zachowania. Natomiast ja myślę, że w tej chwili świadomość, być może ona jest tylko deklaratywna, że musimy być odpowiedzialni, że wartości moralne przekładają się na zysk również, co widzimy po różnych filmach, które miały wpadki z oszustwem, straciły na reputacji i po to, żeby zacząć zarabiać, musiały zrobić sporo spraw również w dziedzinie etycznej. Ja myślę, że ta świadomość jest dużo wyższa w tej chwili i ja jestem tutaj dużo większą optymistką. Dzisiaj na sali no nie było ani jednej osoby, która by się roześmiała, nawet jeśli myślała, że takie mówienie o chciwości jest dosyć naiwne. Ja myślę, że ludzie trochę potrzebują takiego języka, ale również dlatego go potrzebują, że ta wrażliwość moralna jest naprawdę wyższa, jest większa. I że dzisiaj nikt nie śmieje się ze społecznej odpowiedzialności biznesu, a nawet więcej, widać to było w jednej z prezentacji, że konsument jakby stawia również na wartości etyczne, które reprezentuje firma i że te wartości stają się po prostu pewnym produktem albo stają się pewnym brandem i myślę, że świadomość tego jest absolutnie powszechna. I tutaj jestem optymistką.